Witam, żeby być z tej strony Trajol, w pierwszym odcinku z Horizon 4 na modyfikacji Crossover World jako Centralne Królestwo. Była to jedna z propozycji widza i jeżeli wy chcecie też zaproponować jakieś serię, to piszcie w komentarzach. Mod polega na tym, że zebrano tutaj kilka różnych takich kreskówek, też widziałem kilka anime i po prostu dano jakiś lore do tego. Niektóre mechaniki tego moda są nawet takie śmieszne, że to nie jest taki typowy memowy mod, jak to się nazywa. Jeszcze są takie nazwane oczywiście shit modem, ale to nie jest aż taki shit mod, po prostu mem mod. I to jest mod zrobiony przez Polaka, jakby co ja go poznałem. I jedyne co mogę powiedzieć to, że mod chociaż aktualizuje się na bieżąco, to nie jest już aż tak bardzo, no, prowadzony. Z tego względu, że twórca po prostu ma teraz nowy projekt, który jest po prostu wymaga więcej pracy nad nim. W takim razie my sobie pogramy w tego moda. Nie wiem, jak to długo pójdzie. Nie wiem, jak dużo kontentu jest. Tutaj jest trochę takie pomieszane mechaniki, że z kilku modów różne rzeczy. Więc gramy oczywiście jako Centralne Królestwo, które dla części osób możecie nie znać, ale ja znam. Jest rządzone teraz przez Stefana I, ale będzie później przez jedną z postaci, których, że tak powiem, w moim dzieciństwie była nie to, że popularna, ale było nawet ciekawe, że tak powiem, gry, o. Bo trudno powiedzieć to inaczej, ponieważ to był moment, kiedy branża gier w Polsce się zaczynała i ona zaczęła tak, że tak powiem, opierać się na różnych takich kreskówkach i w ogóle. Jedną z tych kreskówek właśnie był Król Maciusz I. Ogólnie kreskówka była coś takiego, że ona była strasznie taka przesłodzona. Ponieważ jak się czytało ten jednak, jeżeli chodzi o, jak to się nazywa, książkę. O Jezu, dlaczego zapomniałem, jak się nazywa książka? Książkę, no to książka miała trochę takiego morału, że morał był taki, że po prostu państwo zostawione pod władaniem ludzi, którzy się nad tym nie znają, po prostu upadnie. Ale rozpoczynamy. Więc tak. Ale Maciuś jest zbyt młody. Więc tutaj mamy taki w sumie event, który trochę pisze, na czym to polega. Chodzi o to, że po prostu król coraz słabszy jest, zdrowie z nim nie jest dobrze i chce oddać władzę swojemu synowi. Nie pamiętam, czy to był syn, czy to wnuk był. Zawsze było dziwne, bo oni specjalnie zrobili takiego króla w kreskówce, że on taki stary jest. Tak, to jest jego syn. Musiałem przeczytać. Po prostu dziwne to jest. Okej, więc teraz w sumie czekamy na kolejny event, widzę. Okej, no nie, umarł. Jak mówiłem, ta kreskówka była dziwna, bo mamy tutaj Chińczyka. Okej. Więc król umarł. O nie. A jeszcze ta muzyka. Ciekawe, czy będzie refren. Jest refren. Okej, możemy wyłączyć to. Dobra, w takim razie kontynuujemy. Maciuś został królem. Ma oczywiście co? A to nie jest Chińczyk, to była czapka taka. Ale mówię, to jest dziwna kreskówka. Więc mamy Maciusia I. I tutaj kolejny event. Podoba mi się, że jest super event, później news event. A jeszcze wcześniej mieliśmy oczywiście reward event.
Okej. Jakby co, tutaj będzie dużo takich różnych super eventów. Więc teraz mamy oczywiście tą mechanikę z tym oparciem dla króla. Więc na razie popierają oczywiście króla Maciusia. Kto by się spodziewał inaczej? Jeżeli... What? Podoba mi się, że czarne poniedziałki, takie... What? Jaki czarny poniedziałek? Ale... Że... Pantmaur. Czym jest Pantmaur? Pantmaur... Jest coś takiego. A ci! Owy. Jeszcze nie wiem, co to jest jakieś. O nie. To... Nie podoba mi się, że to jest anime. O Jezu, ale oni mają content. What? Nie sądziłem, że będzie aż tak dużo contentu w tym. Okej, okay, więc tak. Mamy mechanikę oczywiście tego czarnego poniedziałku. I co możemy zrobić? Możemy tax break zrobić. Szczerze powiem, to nie aż tak dużo nie kosztuje. Close unnecessary factories. Czy to coś powinno nam zmieniać? Bo jak na razie w tym... Tutaj nic... Tutaj możemy. Our recovery reform has been completed. Czekajcie. To znaczy, że... to są wszystkie reformy? Nie wiem jeszcze. Poczekamy, jak się pojawi nowe drzewko. Jest tutaj zbyt dużo niedopowiedzianych rzeczy. Okej, okay, pokażę ich. Tak. Król Maciusz pokaże, że potrafi rządzić, więc... możemy wszystkich aresztować. Być absolutną monarchią. Nie powiem, to ciekawe brzmi. Ale zobaczmy, co to jest. Jeżeli byśmy pokojowo poszli... Możemy mieć nowych ministrów. Możemy po prostu być reformatorem. Co wydaje mi się, że to jest dobre. I później co tutaj jest? Tak naprawdę idziemy to w sumie tutaj nie jest aż takiego... Nie widzę, żeby było aż tak bardzo dookoła. Że tutaj wszystko prowadzi w jednym kierunku. Okej. Więc pytanie, czy chodzi o te reformy. Dosłownie... Chyba tak. Chyba chodzi o te reformy. Trochę to jest głupie, dlatego że koniec końców to jest zabiera nam fabryki. I tyle. W ogóle co tym my jesteśmy? Królewskie Biuro Wywiadowcze. Tak, ten gościu był. Ja to pamiętam głównie jeszcze z gry, jak to mówiłem. Ponieważ była właśnie gra jakiś, nie pamiętam, czy się nazywa Król Maciuś I, czy jakoś tak. I polegało to na tym, że po prostu tam było dużo takich minigierek. To była taka typowa gra właśnie z lat 2000, kiedy głównej rzeczy po prostu były minigierki w niej. No, teraz to w sumie powiem, jak już wychodzą jakieś gry z minigierkami, to jakoś... Nie wiem, jak to się dzieje, że może po prostu wiecie, to zawsze jest takie, że jak się pamięta jakieś gry, to wtedy ta pamięć trochę tak chyba podkoryzowuje. Ale pamiętam, jak raz sobie zagrałem taką grę właśnie z dzieciństwa, to ona nie była aż taka zła. Po prostu bardzo szybko ją się przeszło, co po prostu jak teraz sobie wiecie, jak się o tym myśli, to po prostu jak się było dzieckiem, to trochę dłużej ci to zajmowało, żeby zrozumieć proste rzeczy. Ale tak, to nie było jakaś taka właśnie, że jakaś taka mega nudna, ale były takie gry, co sobie znowu podchodziłem i były nudne, że po prostu to były takie gry idealnie do speedrunowania. Okej, okay, więc reforma edukacji. Tak naprawdę to teraz jak idziemy, to... nie jest już tak źle. Okej, okay, możemy wystawić jakieś dywizje. Bo już się tak przyzwyczaiłem do tej mechaniki
mechaniki Road to 56, bo te serii już przeprowadziłem z nią tak po kolei. Co tutaj mamy? Mamy dużo slotów badawczych, więc musimy to wykorzystać. Zróbmy na razie wszystko, co możemy z ekonomią. Nasza produkcja... Ogólnie na samym początku mieliśmy produkcję, nie wiem, 13 fabryk cywilnych, co oznacza, że teraz jak po prostu nic nam, ten czarny poniedziałek nic nam nie robi. Okej, więc możemy wyprzeć komunistów albo gadać z nimi. Jezu, ci komuniści to też mają swoje... Flower Hill. Czy to nie jest jakiś taki... taka komunistyczna bajka? Flower Hill. Okej. Okay. O Jezu, ale daleko. Tak, to jest ta koreańska bajka. A, tak. Czyli, że... widzę, że tutaj są idee narodowe do tych szkół z... jak się nazywało to? Girls and Panzer? Nie pamiętam. Ja nie, szczerze nigdy nie oglądałem tego anime, ja tylko po prostu przez to, że czasami się przeglądało, nie wiem, jakieś tam chciało się z mundury, to się pojawiały jakieś anime dziewczynki w czołgach. To było w sumie najczęściej, co po prostu to było źródło wiedzy na temat tego anime. Okej. Okay. Czyli my nie mamy czegoś takiego. Dobra, wywaliliśmy komunistów, nie są nam potrzebni. Czy ktoś tutaj się oburza na nas? Nie. To jest coś takiego, że w sumie ta mechanika to chyba naprawdę trzeba się postarać, żeby króla Maciusia usunąć. Szczerze powiem... Dam sobie Marines, już na samym początku. Chodzi o to, że ci Marines koniec końców mogą się przydać, bo jeżeli mamy taki kontynent, co strasznie dużo jest terenów, to można po prostu się desantować na porty i atakować w tyłu. Okej. Okej. Roger Dunderschnitz po polsku. Gdzieś tutaj było. O, tutaj. A, to jest ten brat jego. To wszyscy go lubili. No. To jest najśmieszniejsze, że koniec końców wszyscy... właśnie to był jeden z najlepszych tych czarnych charakterów w kreskówkach. Bo ten nie był taki, że... o, nie lubimy go, albo taki... właśnie antybohater, którego się, wiecie, po prostu, jak to powiedzieć, jego napisana historia nie była jakaś. Okej, okay, King of Children. O nie, ominęliśmy to. Nie. W sumie było to napisane, ale ja tego nie wiem, zobaczyłem. Okej. Okay. Is Coastal. Okej. Okay. Dobra, więc tutaj mamy... możemy rozpocząć. Możemy od wizyty u naszych przyjaciół. Aha, czyli jak tutaj polecimy do Tungpupu. Co to jest za miejsce? Dobra, nie przeczytałem. Okej, okay, przeprowadźmy dalej te reformy. Bo potrzebujemy ich. Szkoda, że tego czarnego poniedziałku nie pozbywamy się... tak po kolei. Ale dobra, już tak jak postanowili robić, to niech tak będzie. Okej, okay, wizyta w tamtym miejscu. I musimy poczekać, jak się zakończy, okej. Okay. W takim razie...
zróbmy wizytę do naszych sąsiadów, chociaż króla nie ma. O, okej, okay, to już trochę wyjaśnia, o co chodzi z tym horse carriage, bo ja tak w sumie zobaczyłem takie, o co z tym chodzi dokładnie, a teraz już widzę. Okej, okay, róbmy po kolei na razie badania. Tutaj wiedzę, że już jest trochę do przodu. Możliwe, że szpitale polowe będą lepszym wyborem niż sygnałki. Okej. Okay. Czyli, że... Aha. A ta, no bo były... Byli ci murzyni przecież, tak, zapomniałem. Byli tacy, to było trochę śmieszne, takie strasznie, że mieli w nosach chyba kości, albo we włosach, nie pamiętam, ale było coś takiego. Okej. Okay. Więc robiliśmy wizytę i rozpoczęliśmy reformy. Okej, okay. Favor North, Favor South. Pytanie jest, co jest lepsze, to zobaczymy później. Możliwe, że to będzie coś takiego, że tak naprawdę nie ma różnicy. Szczerze powiem, nie ma różnicy realnie. Jest po prostu, gdzie się tutaj buduje. O, tutaj więcej jest. No chyba pójdziemy do południa, bo tam widzę, że więcej tego dodali. Dobra, na razie niech tutaj się dokończy. Zrobimy wizytę u naszych sąsiadów. Możemy zrobić zo. Jej. Pytanie jest, czy coś oprócz tego improved jest coś większego? Większego. Jest coś dalej od tego? Możemy robić Loyal Convention. Mieliśmy odwiedzić, ale Marian Pazioch nas zablokował. Ciekawe. Ciekawe, gdzie jest Marian Pazioch. Okej, okay, mamy na razie bardzo dużo już dywizji i się nam produkują one. To jest na pewno dobrze dla nas. Na razie trochę podbieram sobie political powera, żebyśmy mieli trochę go na przyszłość, żeby szybko usunąć sobie te minusy. I pytanie, co tutaj możemy trochę czołgów porobić. Mamy ich nawet dobrze rozwiniętych, więc to jest spoko nawet. Co tutaj jeszcze mamy? Artylerię, no. Artylerię też trzeba zacząć rozwijać. Mamy dużo fabryk, szczerze powiem. Więc będziemy mogli też się porozdzielać. Póki co idę pod typowy rozwój cywilniaczek. Okej, okay, tutaj. Alcohol can have declaration of children parliament. Okej, okay, czyli będziemy mieć dosłownie mechanikę parlamentu. Uwielbiam to. Ale na razie musimy zdobyć to wszystko, żebyśmy Royal Convention zrobili. Nie wiem dokładnie, co to nam da, ale okej. Okay. W ogóle tak naprawdę ciągle nam wzrasta, ale trudno określić... O Jezu, co to jest? Jezu, wojnę domową mają. Nie mogę tego... O, masz teraz naprawdę nie można tego przesuwać.
Więc... O, ma się los, mają jakąś wojnę domową. O, mają tego Cedryka. O, ostatnio oglądałem jakiś taki filmik o nim i on... I to jest też jedna z lepszych napisanych postaci. Okej, okay, mają tutaj partię bez... Bez tego lidera. I mają Amber. Czyli w sumie główną bohaterkę tej kreskówki. A to nie Sofia? Jezu, nie pamiętam. Nie, Sofia na pewno. To pomyliły mi się dzieciaki tam. Tam jest... Wiecie. Ja nie oglądam kreskówek. Ja czasami jak zobaczę na YouTubie fajny... Fajnie nazywający się filmik, to może obejrzę. Trudno mi opowiadać, że niektórych tych jeszcze nie oglądałem. Okej. Okay. Czy coś tutaj możemy... No w sumie teraz tylko możemy pójść w Artę. Ona się nam przyda do lepszych dywizji. Dobra, 26 dni. Dobra, możemy na coś wydać. Może na lepszą gospodarkę. Co nam zmienia... Czy to nam coś zmienia? Koszt? Co nam zmienia koszty? Maciusz pierwszy. O, Maciusz dostał. Musieliśmy akurat go mieć. Dobra, może usuniemy kiedyś ten minus. Chociaż nie sądzę. To już nie jest jakiś taki największy minus, ale okej. Dobra, czy coś tutaj jeszcze mam? Te nasze dywizje, one są duże? Bo tak... O Jezu, ale one są słabe. Jak je będziemy zmieniać, to nam prawie wszystko pójdzie. Okej. Dobra, więc teraz musimy pozbierać sobie trochę tych... trochę tej siły politycznej, żeby pozbyć się czarnego poniedziałku. Dobra, możemy tutaj zrobić trochę obozów dla pionierów. Zobaczmy, jak tam z tymi. No, też trzeba trochę porobić. Szczerze powiem, mamy dosyć dobrze rozwinięty, nie mamy takiego braku. Co oznacza, że będziemy w stanie mogli nawet trochę sobie podbudować. Ale pytanie jeszcze trochę. Zrobimy jeszcze dwa cele narodowe, bo trochę mi się zeszło z przywitaniem. No, czasami schodzi się z przywitaniem, kiedy po prostu trudno opisać, w co się gra. I teraz... Teraz tak naprawdę nie wiem, co dokładnie tutaj będzie robione, bo... w głównej mierze mamy te rzeczy. Ale mamy tutaj takie, że... O nie, nie możemy tego zrobić, ponieważ... Musieliby zmienić to. O, ale możemy dołączyć do tej wojny. Ile nam zostało? Okej, okay. Jak wam się dobrze bije? W miarę okej okay, się bije. Byśmy dołączyli do tej wojny. Okej, okay. Wygląda na to, że nie jest aż tak źle. Szczerze powiem, bo możemy dołączyć do tej wojny. I albo nie, bo to chyba polega na tym, że najpierw możemy wybrać stronę. Więc tak, możemy do Jamesa. Mirandy albo do tego. Tak, byłaby Tom Amber. Ale chyba, a jest, tutaj możemy Amber. Mamy Jamesa. Szczerze powiem, wszyscy macie te same flagi praktycznie. Szczerze powiem, oni najbardziej mi się podobają. Więc wyślijmy do Amber. I pytanie jest takie, czy możemy coś zrobić z tym? No nie, na razie nie. Pytanie jest, czy gdzieś dalej mamy część do rozwoju? Chyba nie. Dobra, na razie musimy chyba poczekać, żeby czarnego poniedziałku nie było. I na razie to jest tyle, co będzie z tego odcinka. Tutaj już przeklikam tylko sobie Mio. No i mamy oczywiście wielki tutaj brak badań.
No, czasami tak bywa. Ale chodźmy już do kolejnego roku już badań. Nie będziemy aż tak bardzo się przejmować tym. Dobra, sygnałków nie dajemy. Tutaj możemy już dać lepsze. No i w następnym odcinku będziemy po prostu już wojsko zapewne ogarniać. Usuńmy sobie to w takim razie, bo będziemy potrzebować na pewno trochę tego manpoweru. Okej, widzę, że tutaj postanowili się nam odciąć. O, maślos, mam tutaj jakąś ścieninę? Bo. Dobra. Więc to byłoby na razie tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z nami Dragon. No to. Cześć.